witamy bardzo, bardzo serdecznie na kolejnej wyprawie. Dzisiaj będziemy zwiedzać, co stoi właśnie za moimi plecami, a mianowicie jedną z większych opuszczonych wyspotek na Śląsku. W swoich latach to była to jedna z najczęściej takich uczęszczanych wyspotek. Na teraz wygląda tak, jak właśnie widzicie, ale nie będę przedłużać. Zobaczycie deszcze na filmie, więc do zobaczenia. Więc wchodzimy, widzowie, do środka. Tak to się prezentuje właśnie, jak widzicie. Tak to wygląda. Ogarniemy tutaj te wejścia. Z tego, co wiemy, to najlepsze jest właśnie te tutaj. Więc przejdziemy tutaj. A szkła tam nie ma, z tego, co dużo, co widziałem, nie? Chyba nie, nie ma. Szkła akurat nie ma. To dobrze, no. No, nie ma źle. No. To ta framuga, nie? No. To najgorszy. Ale wiesz, podstawuję na tym śmieci chociaż to. No, fajnie, że są drzwi, nie? Dobra, już jestem. Zastopuj. Trzymaj, bo muszę plecak wziąć. Trochę chujnie. No. Dobra, to ja ci ten plecak wezmę. Ale te drzwi takie... Widzisz to? No. No ale chociaż... Da się po nich wejść. To najlepsze. Ty, ale się wyginałem. Dobrze. No, chcę załóż plecak. Wydychu. To idziemy, nie? No. A, ile parasole. No. Jedna, tu druga. A tu jeszcze akcent świąteczny. No. Chodź tak na równi, żeby coś było widać. No. O cholera. My mieliśmy tego nie nagrywać. Chodź. No, ale dobra. Musiałem zajrzeć, co tu jest. No. Też jakieś, nie wiem. O kurde, jakieś papiery są, ty. Chodź, no, chodź zobaczyć. To jakieś sterowanie głównymi operacjami. Czy to jest jakiś statek? Aha, to jakieś ogólnie z zasilania, takie rzeczy. Ale to wygląda jak jakiś statek. No. O, piłka. Wykaz dostępnych operacji na ekranie monitora. A, czyli to takie po prostu jakieś ogólne te. Tam jeszcze coś jest. O, tu jakaś instrukcja z DVD. Panasonic. No, czy też coś jest to Panasonic? No. Tak jest. Panasonic. No, a tu jakieś piloty. O, widzicie. Wychodzimy. Co? Wychodzimy. Tam ktoś jest bez kitu, stary. Ktoś tam był. Pierwszy raz było słychać, drugi raz. To nie może być, to nie może być tak przypadek. Ja nie mogę. Ty aż teraz nie wiem, czy tam wracać, nie? No. Ty nie wiem, weź zadzwoń do Pawła, kurde. Nie wiem. Mam. Jasny gwint. Ale już na samym początku, nie? Bo nie wiem, to nawet nie był dźwięk taki kapania wody albo coś, to jakieś albo trzaski. Tam po szkle, no, takie trzaski były. Dobra. Dobra, idziemy sprawdzić, wracamy tam. Spytamy się, czy tam ktoś jest, ale przypuszczam, że nikt nam pewnie nie odpowie. Ale naprawdę, jeszcze takiej sytuacji nie mieliśmy, tak naprawdę na samym wstępie.
Więc teraz się nie obraźcie, ale będziemy teraz cicho, nie będziemy nic mówić, bo w razie czego jakby ktoś tam szedł, żeby słyszeć. Ty stań tu, ja stanę tu może. W razie czego. Jezu, się przestraszyłem własnego cienia. Kurde, nie wiem, nikogo tam nie widać, ale... Czekaj. Włamy, czy coś? Co? Włamy, czy jest... No, można spróbować. Nie wiem, chyba wchodzimy tam czy tam? Nie wiem, kurde, nie wiem, czy się opłaca ryzykować, stary. Ty to dawaj, ty stój tu, a ja tam zawłączę, czy tam ktoś jest. Weź tu patrz, czy tam ktoś nie wyjdzie albo coś. Jest tam ktoś? Jeśli ktoś tam jest, odezwijcie się. Teraz oczywiście nic nie słychać, no. Tego można było się spodziewać, że jak się ktoś spyta, to się nie odezwą. Słychać? To teraz jak ja odszedłem. Bo ja tam byłem, jeszcze to nie słyszałem. Ja słyszałem, jakby ktoś tam gadał. Dobra, stary, nie ma co. Jak tam, kilka osób jest. Jak tam gadają, to znaczy, że tam są co najmniej dwie osoby. Co najmniej. No dobra, spieprzamy stąd. Nie ma co. No. Więc sorry widzowie, no niestety dzisiejszy urbex z tego miejsca się nie udał, no ale niestety nic na to nie poradzimy, no. Na przykład jak nas jest dwóch, nie? A oni tam na przykład gadają, nie wiadomo, czy oni są we dwóch, czy na przykład ich jest w pięciu. No właśnie. Stary, ja bym wyszedł stąd jak najszybciej, bo oni nawet stamtąd mogą potem wyjść. No ale sorry widzowie, no dzisiaj urbex się nie udał, ale zrozumcie, że my tam nie ma co tam wchodzić, nie opłaca się ryzykować, bo naprawdę czasami nie warto. Więc to by dzisiaj niestety było na tyle, no. Czekajcie na dalsze wyprawy. Pewnie w najbliższym czasie coś skombinujemy jeszcze. No szkoda, bo to fajne miejsce, no ale trudno, no niestety. Czasami się tak dzieje. Więc do zobaczenia, do kolejnej wyprawy widzowie i siema.